Siemanko, ja jestem Lucek, to jest American Lowriders. I dzisiaj będziemy tunigować kolejny samochód. Chwileczkę, musimy iść do komisu samochodowego. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć jakąś brykę, która przekroczy 1500 km/h. Natomiast... oj, już się chyba zaczynają powtarzać, więc nie wiem, czy coś tutaj... Tego już mamy, tak? Tego też już mamy, pick-upa, który poleciał 445 km/h. I... no dobra, spróbuj. Ja już się boję pomyśleć, co ja z tym samochodem zrobię. Cholera jasna. Ale czekajcie, on ma startową moc 300 koni mechanicznych, a ten? 300 coś? No to słuchajcie, może być z tego jakieś cudo. Może się uda coś zrobić z tym niesamowitego. Ale aż się boję pomyśleć, co to będzie, moi drodzy. Modyfikacje. Oczywiście zaczynamy od tuningu osiągów. To chyba jest na maksa. 15 tysięcy zasilanie. Biturbo. Dobra, biturbo. Rozrząd. Myk. Zmiana silnika. 9.2 V8. Jecha pierdziele. Rozrząd był. Specjalne lustrzane szyby. A co nam szkodzi? Wydech. Skrzynia biegów. Tu mamy 4-biegowa ręczna, 3-biegowa ręczna, która jest droższa, za 8 tysięcy, nie? Dyferencjał na prędkość. Co, tak słabo? Fabryczny jest taki? Ej, no to dupa zbita. On nie poleci więcej jak 378 km/h? Dupa. Oczywiście gleba od razu. Niżej się nie da? Dupa. Profil. Nie, profil jak najmniejszy. Zaraz się zrobi. Szerokość tak, ale potrzebujemy chyba mieć ten. Felgi zmienione tutaj. O, fuck. 26. Okej, okay, niech będzie. Zawieszenie było, opony, mieszanka wyścigowa. Hydraulika oczywiście. Dancer competition. Teraz lakier. Nie no, już chyba nie będzie tutaj samochodu, który wyciągnie więcej jak 440 ileś tam kilometrów na godzinę. Wątpię, żeby ten pobił ostatni rekord. Ale nigdy nic nie wiadomo. Wszystko kupione. Teraz chodźmy na mapę zawodów i oczywiście musimy wybrać sobie najdłuższą trasę. Startujemy. No i pod ostatnim filmem pisaliście, bym wybrał sobie najtrudniejszego zawodnika, jakiego mogę wybrać. Ale nie mogę tej listy tu przewinąć, więc wezmę tego typa. No nie wiem, czy będzie miał ze mną jakieś szanse. Mam 642 HP. To jest mało. Przecież ja w tamtych samochodach miałem ponad 1000. No to lecimy. Jaka stawka? Tamten jak chodzi, kurde. 1200. Wolę nie? What? Okej, mamy tu kolejnego kozaka. A, ten już się zgodził. 8800 metrów. Nie wiem, czy tu cały czas to samo losuje, czy jaki grzyb. Sprawdzimy to auto, jak się tutaj spisze. Jak się błyszczy. Startujemy. O! Słuchajcie, tu chyba będzie ciężko. Nie. Już po gościu. Jak się błyszczy. Ja mam tu dyferencjał ustawiony, a tu się fajnie biegi zmieniają, tak sobie tak. Nie, tutaj to jest totalne padło w porównaniu do tamtego, co miałem poprzednio, czyli tego pick-upa, on był najszybszy skubaniec. No tu niestety, no, tej szybkości w ogóle nie czuć.
nie wiem, czy ja się tu rozpędzę. Takie komponenty mu wpierdzieliłem, a... dupa jakaś zbita. Zobaczcie, 200 km na godzinę, co to ma być w ogóle? Jesus. O, tu coś jest dla mnie, zobaczcie, 53 600 dolców. To może być coś fajnego. Podejrzewam, że drogie samochody najlepiej się tu tunigują. Tak myślę przynajmniej, bo tamte poprzednie dwa koksy, które miałem, które leciały powyżej 400 km na godzinę, po prostu były bardzo, bardzo, bardzo drogie. Modyfikacje. I oczywiście wszystko na maksa znowu. Okej, okay, tu już to wygląda lepiej. 1000 newtonometrów, 1075 newtonometrów, 697 koni mechanicznych. Ha, ale to jeszcze nie jest to. Dobra, mamy 700, prawie 800 koni mechanicznych. Dobra, jest 892 konie mechaniczne, 1400 newtonometrów. Układ wyścigowy 920 koni mechanicznych, dyferencjał. Wow! Tutaj prędkość maksymalną według dyferencjału, jak sobie ustawiłem, możemy osiągnąć 497 km na godzinę. No i jestem ciekawy, czy rzeczywiście da się taką osiągnąć. Bo jeśli tak, to będzie to najszybszy samochód w tej grze. Chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć, jak ten samochód poleci. Chwila. Może jest coś, co osiągnie? Tu są dwie biegi, automat, kurde. To chyba nie ma znaczenia, po prostu prędkość końcowa jest i tak jedna. Cztery biegi chyba będą optymalne dla... Już tu nic nie mogę zamontować lepszego. No. Cokolwiek nie włożę, to jest... O kurde, tutaj jak mi spadły te... Co? Ej, what the hell? Czemu mi tak spadły konie mechaniczne, czyli wszystko? Aha, bo się wszystkie części wymontowały, ale dziwne. Są chyba jakieś określone kombinacje do tego. No, wszystko się wymontowało, jak silnik wypieprzyłem, nieźle. Przynajmniej odrobina realizmu w tym jest. No dobra. 920... I tyle, tak? Nic tu więcej chyba nie wykombinujemy. Sprawdzę jeszcze dyferencjał. Dobra, jest wszystko ok. Kupujemy i idziemy na drag. Jestem, kurczę, ciekawy, ile to poleci. 920 koni mechanicznych. To jest mniej niż poprzedni. Ej, co to za bryka? Muszę ją mieć, jeszcze jej nie widziałem. Nie da się więcej zaproponować, dobra. 920 koni mechanicznych to jest mniej niż te poprzednie samochody. Natomiast chyba tamte nie mogły osiągnąć prawie 500 km na godzinę, tylko 440... Oh fuck! 445, tak? Zobaczymy, jak tu będzie. Sorry, ale... Za każdym razem w tej grze, jak widzę, jak te samochody się rozpędzają, to... Chce mi się śmiać po prostu. No ale nic, jedziemy sobie, jest spoko. Muszę, moim zadaniem jest osiągnąć prawie 500 km na godzinę. Samochód rozpędza się wolno. Muszę przyznać, że tamte poprzednie auta dużo lepiej sobie radziły w przyspieszaniu do 300 km na godzinę. O, mam trójkę, jest 300. Tutaj będzie ciężko. Chyba nawet 400 by osiągnąć, niestety, ale o, tu już meta jest. Niestety, ale w tej grze... Jaki niski. Co ja miałem powiedzieć? Niestety, ale w tej grze chyba działa opór aerodynamiczny. Natomiast czuć tutaj zdecydowanie mniejszą moc. Tamten jak chodzi. No dobra, spróbujemy sobie z tym polecieć. Da się więcej zaproponować? Da się. 2400, lecimy. Cholera, nie udało mi się pojechać więcej jak 400 na godzinę. Nawet do 400 nie udało mi się dojechać. No dupa, ale był jeden samochód, którego jeszcze nie widziałem u dealera samochodowego, a który myślę, że byłby całkiem tutaj dobry. I chciałbym go sobie zakupić, kurczę. Ha, wiedziałem, że tu jest.
Czy to będzie najszybsza bryka w końcu w tej grze? Nie mam pojęcia. Stuningujmy ją. No i fantastycznie, udało mi się uzyskać 1101 koni mechanicznych, więcej się po prostu nie da. Chodźmy na zawody rozwalić kogoś znowu. Okej, okay, według statów osiągnę tym samochodem jakieś 436 km na godzinę. W jednym samochodzie było to prawie 500, bo było 497 km na godzinę, ale słabo się rozpędzał. Zobaczymy, jakie przyspieszenie będzie miał ten. Dyferencjał jest ustawiony na... O kurde. Na najniższy, tak aby uzyskać jak najwyższą prędkość. Tu już widzę znacznie lepsze przyspieszenie. Ale to jeszcze nie jest to jeszcze nie jest ten power, co w przypadku pick-upa. Tutaj tylko 300 km na godzinę. Dopiero na czwórce, a tam już miałem 350 na trójce. Zaraz się do niego przesiądziemy, bo jeszcze jest jeden samochód do odblokowania. Ten też był bardzo drogi, ale jest jeszcze jeden do odblokowania i może być on też bardzo, bardzo szybki. Już mam czwórkę i 360 km na godzinę. To naprawdę nie rokuje na jakieś ogromne prędkości tutaj, które moglibyśmy uzyskać ewentualnie, tak? Zobaczcie sobie na tego pick-upa. On ma tylko 1088 koni mechanicznych, ale co on odpierdziela, to jest masakra. W poprzednim odcinku go tam trochę stunigowałem. I zobaczcie, co się dzieje. To jest jakiś bug albo coś, nie wiem. Jest trójka, 300 km na godzinę. 330. 340. No to jest masakra. I teraz będą 4 paki. O, proszę bardzo. Ale 500? Ciężko będzie 500 osiągnąć. Nie da rady. Nie ma tu chyba samochodu, który tyle poleci. Jedziemy dalej. Się będziemy przejmować. A właśnie, ciekawe co się stanie, jak pojedziemy w drugą stronę. Okej. Zobaczymy, czy ten gościu w ogóle jedzie. Może się z nim czołowo zderzę. Uwaga. Chyba go już nie będzie. O, jedzie! Ciekawe co zrobi. Jedzie! Ostro! Ścigamy się. Dobra, niech mi wyprzedzi trochę. Ja tylko troszeczkę strzałkę dotykam. Dobra, jedziemy. Nara, koleś. Niesamowite, po prostu niesamowite. Nic, będę jeszcze dalej szukał jakiegoś najszybszego samochodu, ale wątpię, żeby coś przebiło tego pick-upa. To jest po prostu masakra, co on tu odpierdziela. Nieźle. I 4 paki, pięknie. Jeszcze jakby mu skrzydła dorobić, to by poleciał do Nowego Jorku. 330. Jo. 38. Dupa. Nie udało mi się maksymalnej prędkości osiągnąć. Ojej. Kurczę no. Nie znajdę już chyba szybszej bryki, to jest chyba już kres możliwości tej gry. Nie wiem, czy to będzie taki szybszy już. Kurczę, jest pick-up, no tu już się powtarzają te auta, już ciężko będzie tu znaleźć coś nowego, coś lepszego, coś szybszego. Tu jest jeszcze jakiś drogi, tego jeszcze nie mam, ale wątpię, żeby on osiągnął jakoś zajebiście dużą prędkość. No i Gazela, ostatni samochód dzisiaj, nie wiem ile to wyciągnie. Na statystykach pokazało mi 492 km na godzinę, ale wiemy, że
No raczej ciężko będzie osiągnąć taką prędkość, bo samochody, które mają wysoką prędkość w statystykach, przeważnie nie osiągają więcej jak 350, to jest dziwne, ale tak jest. Teraz zobaczymy, jak ten sobie poradzi. Gazela! A już widzę, że kiepsko. Wow. Nie. Jak trzy paki osiągnie, to max. Dupa zbita. Co z tego, że 900 koni mechanicznych. Trójka i dopiero, nie no, w sumie jakoś tam leci 300 km na godzinę. Pickup miał 330 km na godzinę i kończył trójkę, więc tu jest w miarę podobnie. Ale tutaj zdecydowanie gorsze przyspieszenie jest. Znaczy, no nie aż tak bardzo gorsze, ale jest troszeczkę gorsze. Już 350 jadę i już jest powoli limit. A tam, jak jechałem ponad 400, to dopiero się zaczynało kończyć przyspieszenie, więc to na razie wygrywa pick-up. Jak macie jakieś inne pomysły co do samochodu, to piszcie mi w komentarzach. Wątpię, żeby było coś szybszego. No i dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, hej!